Dzień dobry Państwu. Ostatnio w jednym z odcinków omawialiśmy chińską ekspansję na rosyjski rynek motoryzacyjny. Tam był wykres sprzedaży nowych samochodów osobowych w Rosji. I wspominałem, że wyraźnie tam widać efekt Krymu, to znaczy w roku 2014-15 jeszcze było nieźle, a później był drastyczny spadek. Wspominałem wtedy, że ten efekt Krymu jest widoczny w bardzo wielu różnych miejscach w rosyjskich statystykach i chciałbym to dzisiaj szerzej pokazać. Oczywiście przez efekt Krymu mamy tutaj na myśli to, że w latach następujących po agresywnej imperialnej wojnie, którą Władimir Putin w 2014 roku wypowiedział Ukrainie, nadeszły sankcje, kontrsankcje, różnego rodzaju problemy. Wewnętrzne i zewnętrzne Rosji, które były sprowokowane w dużym stopniu właśnie tą wojną, ale nie tylko. Trzeba tutaj jasno powiedzieć, że Federacja Rosyjska była krajem, który już wtedy, przed tą wojną, miał liczne problemy, w tym polityczne, i że zajęcie Krymu było działaniem, które w oczach Władimira Putina miało mu przysporzyć politycznych punktów dzięki którym osiągnąłby stabilność swoich rządów, co miałoby zamaskować te problemy, które istniały już wcześniej. Tylko, że to oczywiście doprowadziło do poważnego wzrostu intensywności tych problemów i przejdźmy sobie teraz do tych wykresów, zacznijmy od sprawy podstawowej, choć oczywiście wskaźnik PKB jest wskaźnikiem w. Na wielu płaszczyznach wadliwym, jednak wiemy o tych jego wadach, więc wciąż możemy sobie na to popatrzeć i zobaczyć, co nam te dane mówią. A mówią nam one tutaj, że rekordowy był rok 2013, kiedy Rosjanie osiągnęli poziom PKB 15 974 dolary per capita, na głowę i wtedy zanotowali pół tysiąca dolarów przyrostu, a zauważcie na przykład w roku 2011 ten przyrost to było 3600 dolarów. Było widać, tutaj na wykresie jest to bardzo dobrze widoczne, od roku 2000 do roku 2008, do kryzysu finansowego, ten wzrost był wręcz bajeczny. To był rosyjski cud gospodarczy, można tak to określić. Wynikało to z tego, że, po pierwsze, ropa podrożała, po drugie, reformy wolnorynkowe, które w latach 90. w bólach były prowadzone, w końcu zaczęły po prostu przynosić efekty. Rosja także dostawała swojego rodzaju premię od stabilności. To znaczy to ogromne społeczeństwo, wielki rynek zbytu, wielki rezerwuar siły roboczej został uznany przez świat zachodni za dobre miejsce do inwestowania w tamtym momencie kiedy Władimir Putin przyszedł do władzy obiecując spokój i porządek wtedy wiele firm się skusiło na inwestycje w Rosji i widzimy tutaj że ten wzrost gospodarczy był bardzo silny zahamował go kryzys roku 2008 ale szybko nastąpiło odbicie i dalszy wzrost to się zdarza w światowych gospodarkach, że taki wzrost czasem hamuje, ale później widzimy, jedzie dalej. I co widzimy w, w następnych latach bardzo ostry spadek. Spadek pomiędzy rokiem 2014 i 2015 to minus 4782 dolary PKB na każdego mieszkańca. Później delikatny wzrost, odzyskanie pozycji, mniej więcej. No, gdzieś z połowy roku 2008, kolejny spadek, no i wybucha, wybucha wojna, zaczynają się anomalie gospodarcze. Tutaj widzimy, że to PKB wzrasta, chociaż tutaj możemy mówić o wielu różnych czynnikach, które nam zaburzają ten obraz, na przykład w roku 2022, w wyniku tego wojennego zamieszania popyt na ropę naftową i yy, Cena ropy naftowej pozwoliła uzyskać Rosji anormalne zyski. Możemy się spodziewać, że w następnych latach ta krzywa z powrotem się zagnie w dół. Nawet przy tych anomaliach 2022 roku widzimy jednak, że ledwie spróbowali Rosjanie dosięgnąć wyników 2013 roku. Tutaj widzimy, że wciąż one były niższe o kilkaset dolarów, pomimo wspomnianych. Dziwacznych zdarzeń, które nie są trwałym wzrostem, przynoszącym krajowi stałe, stały dobrobyt, stały wzrost, moglibyśmy się spodziewać, że gdyby nie ten Krym. <coughs> Przepraszam Państwa, że gdyby nie ten Krym, to ta krzywa by rosła dalej i w tej chwili z całą pewnością byłaby wyżej niż w tej chwili. Mamy tutaj także coś, co Rosjanie nazywają realnymi, je raspalagajemy je, dochody, nasilenia, czyli realne dochody, którymi dysponuje ludność, czyli co faktycznie można za te pieniądze kupić. Dostajemy wypłatę i na co możemy sobie pozwolić. Oczywiście tego typu obliczenia, podobnie jak w przypadku PKB, nie są pozbawione VAT. Tu także można się zastanawiać, jakie dokładnie towary były brane pod uwagę, kupowanie czego, było brane tutaj do obliczeń, czy mieszkań, czy jedzenia, czy samochodów, czy elektroniki. Tak czy inaczej, możemy tutaj zaobserwować, jeśli nawet nie spadek, choć widzimy spadek minus 5,4% po roku 2013 do roku tutaj 2022, bo to jest artykuł z listopada 2022. Tutaj widzimy taką kreskę i jeszcze wcześniej. W roku 2021 zaczyna się nam taka linia kropkowana, co oznacza, że tu się zaczynają już prognozy tego, co dopiero będzie. Widzimy tutaj, że pod roku 2014 według tych danych był spadek i nawet jeśli uznamy dobrze, to było źle policzone, pewnie się pomylili, to nawet jeśli założymy, że się pomylili i tak naprawdę było znacznie lepiej, no to to znacznie lepiej, to wciąż byłaby stagnacja. A tutaj warto przypomnieć, że wszelkie statystyki, a tutaj opieramy się oczywiście, zestawię wam wszystkie źródła opieramy się przede wszystkim na rosyjskich oficjalnych statystykach. Rosja jest państwem autorytarnym. To, co widzimy w jej statystykach, najczęściej nie jest pełną prawdą, i najczęściej ten obraz jest kolorowany w taki sposób, żeby wydawał się bardziej pozytywny niż jest w istocie. Na tym polegają reżimy autorytarne. One rzadko kiedy kłamią, że wszystko w ich kraju jest źle, podczas gdy wszystko kwitnie. Dużo częściej historycznie i w samej Rosji i w innych reżimach autorytarnych na świecie obserwowaliśmy, że dyktator... I jego aparat państwowy udają, że wszystko jest w porządku, podczas gdy w porządku zupełnie nie jest. Więc nawet według tych danych mamy tutaj po prostu spadek. Rosło, przy czym rosło w pierwszych dwóch kadencjach Władimira Putina i na początku. Miedwiediewa bardzo wyraźnie, później to trochę za czasów Miedwiediewa i na początku trzeciej kadencji Putina zwolniło, ale tutaj oczywiście mieliśmy wyższą bazę, od której to rosło, więc też wiadomo, że oni ten początkowy etap powrotu do jakiegoś normalnego funkcjonowania Mieli znacznie lepszy, później to spowolniło, ale dalej rosło. Ludzie się wzbogacali i tutaj nagle Krym i wszystko poleciało w dół. Były oczywiście i górki, i dołki w tym okresie, ale wyraźnie widzimy, że to po prostu przeszło do stagnacji. I zresztą, jeśli zbierzemy opinie od Rosjan, jeśli posłuchamy reportaży, wypowiedzi. To wszystko potwierdza tę historię o tym, że od Krymu w rosyjskiej gospodarce zaczęła się stagnacja. To już widzieliśmy, to jest wykres ceny rubla do dolara. Im wyżej, tym tańszy rubel i droższy dolar. Rok 2014, początek mamy tutaj, zaznaczam to Państwu czerwoną kreską. Widzimy, że dalej rośnie. Był taki moment po wybuchu pełnoskalowej wojny, że. Ta, ten kurs niemal wrócił do tamtych wyników tutaj przed wojną, akurat w tym punkcie mamy 35 rubli za dolara, tutaj to spadało do 50 gdzieś za dolara, więc gdzieś się zbliżało do tamtych wartości przedkrymskich, ale wciąż było dużo wyżej i to było zupełnie sztucznym wynikiem działań rosyjskiego państwa, które potężnie ograniczyło możliwość handlu rublem, więc to było Działanie interwencyjne. Widzimy w momencie wybuchu wojny gigantyczny skok do cen dość znacznie przekraczających 100 rubli tutaj. 111, ale to chyba jeszcze nie jest koniec. I teraz widzimy tę walkę rubla z dolarem i państwa z rublem, żeby on przypadkiem nie odlatywał zbyt daleko. Więc to także miało ogromny wpływ na całą rosyjską gospodarkę, o tym mówiliśmy nieraz. Tu mamy ciekawy wykres. Tu nie widzimy bezpośrednio tego krymskiego efektu, bo rok 2014 tutaj nie przynosi jakiegoś tąpnięcia, ale i tak pomyślałem, że warto to pokazać. Za to skok obserwujemy po roku 2020 i po wybuchu pełnoskalowej wojny. A co to jest za wykres? To jest, proszę Państwa. Ilość rubli w obrocie. Czyli to nam pokazuje, jak intensywnie państwo rosyjskie, mówiąc bardzo kolokwialnie, drukowało ruble. Zauważcie, ten wykres, no, w ostatnich latach bardzo intensywnie przyspieszył. To też ma swoje znaczenie dla państwa i wiele nam tłumaczy także w kwestii na przykład rosnących w Rosji cen. Tutaj mamy Wykres, jak zmieniał się dług państwowy Rosji w ciągu ostatnich 20 lat. O, zróbmy sobie to większe bez okienka. To, co widzicie tutaj wyżej, to jest wykres długu zewnętrznego, to znaczy to, jak Rosja zadłużona była w zewnętrznych instytucjach finansowych, w tym u innych państw. Przepraszam, w niedzielę byłem proszę Państwa na zimowym wejściu na Diablaku, czyli na Babiej Górze i trochę nas tam zawiało. Było dość intensywnie, ale myślę, że ten kaszel mi niedługo przejdzie. Wróćmy do wykresów. Tutaj widzimy, że faktycznie po roku 2014 Rosja bardzo intensywnie zaczęła pozbywać się długu zagranicznego. Obniżyła go o jakąś połowę. W 2014 to było 732 miliardy dolarów, a w roku 2023 tutaj widzimy już tylko 347 miliardów. Za to obserwujemy, że mniej więcej od roku 2009-10 Rosja zaczęła się zadłużać wewnętrznie. Przeczytajmy tutaj w źródle, co to znaczy. Dług wewnętrzny to zadłużenie rządu Federacji Rosyjskiej w rublach pobrane u firm, obywateli w ramach kredytów ili, a, ili, ili to po rosyjsku, albo państwowych obligacji, na przykład obligacji. Federalnego, federalnego kredytu dla ludności. I widzimy tutaj, że faktycznie od roku 2010 to rośnie. W roku 2014 mamy taki malutki schodek. Później to tempo wzrostu się troszeczkę nasila aż do roku 2020, kiedy mamy pierwszy duży skok i w roku 2022 duży drugi skok. Więc tutaj mamy 20 bilionów rubli, po rosyjsku to są tryliony. I tutaj możemy zobaczyć przeliczenie 20 trylionów rubli. Na dzisiaj to jest 220,5 miliarda dolarów. Więc tu widzimy, że sumarycznie, jeśli byśmy dodali ten dług zewnętrzny i wewnętrzny, to on wciąż jest mniejszy niż w roku 2014. Ale ciekawe jest, jak się zmieniła jego struktura i jak Rosja zaczęła się Uniezależniać od świata zewnętrznego. Z drugiej strony warto tutaj zauważyć, że pomimo tych prób, wciąż ten dług zewnętrzny, choć znacznie mniejszy niż w 2014, wciąż nie jest oczywiście mały. Mamy tutaj kolejny wykres, to jest, proszę Państwa, eksport i import. Niestety tylko do 2019 roku, akurat na tym wykresie, widzimy tutaj spadek po roku 2008. Bardzo to przypomina te wykresy PKB na głowę mieszkańca po 2008. Odbicie w górę i przy roku 2014 bardzo ostry zjazd i odbicie, ale nie w okolice, które moglibyśmy uznać za powrót do wyników przed. Krymskich, przynajmniej jeśli chodzi o wykres do roku 2019. Zaraz pójdziemy dalej. Jeszcze dodam, bo możecie tego nie odczytać, niebieska linia to eksport, a taka pomarańczowa, ciemna pomarańczowa to import. Tutaj mamy kolejny podobny wykres dotyczący eksportu i importu. Widzimy tutaj słupki u portalu RBK, na zielono w tych słupkach jest eksport. A na niebiesko import. Pierwszy rok po lewej to rok 2014, ostatni po prawej to 2020. Widzimy tutaj, że we wszystkich latach następujących po roku 2014 te wartości były gorsze niż wtedy. Wydawałoby się, że w gospodarce kapitalistycznej wszystko powinno sobie powolutku rosnąć, żeby działać, natomiast tutaj widzimy, że po prostu po roku 2014 ta tendencja się odwróciła i zamiast rosnąć, zaczęło to stagnować. Raz trochę wyżej, raz trochę niżej, trochę odbudowali, później znowu zaczęło spadać. Oczywiście duże anomalie wprowadziła tutaj także wojna. Tutaj mamy wykres, który sięga trochę dalej: na żółto eksport, na pomarańczowo import. I widzimy, że tutaj w roku 2022 faktycznie te wartości eksportowe znowu wyskoczyły w górę. I to oczywiście świadczy o tym, o czym mówiłem, to znaczy w roku 2022 obserwowaliśmy wyjątkową koniunkturę na ropę i gaz, bo surowce energetyczne w takiej sytuacji niepewności stają się bardzo ważnym strategicznym towarem, który wszyscy chcieli sobie zabezpieczyć. Ostatecznie jednak musimy rozumieć, że te zyski, które tutaj się pojawiły, zyski ze sprzedaży ropy i gazu, są w błyskawicznym tempie przejadane przez rosyjskie państwo na wydatki wojenne, na wydatki związane z bezpieczeństwem, na wydatki związane z zapewnieniem sobie także Przychylności społeczeństwa. Więc ten, ta końcówka wykresu nie jest normalnym, normalnym fragmentem gospodarczej historii Rosji. To jest wojenna anomalia, która trochę wyrosła ponad wartości roku 2013 czy 2012, ale warto tu się zastanowić, czy gdyby Rosjanie zachowali swoje poprzednie tempa wzrostu, to czy przypadkiem w tej chwili nie powinna ta linia doprowadzić ich, do jakiegoś innego, lepszego punktu. Jeszcze tutaj mamy ciekawe ujęcie tematu, to znaczy mamy wykres słupkowy i porównanie roku 2010 i 2018. W roku 2010 Federacja Rosyjska odpowiadała za 2,6% światowego, globalnego Eksportu. W roku 2018 już tylko za 2,3%. Dalej mamy światowy import. W 2010 Rosja to było 1,6%, a w 2018 1,3%. Dalej eksport usług. Federacja Rosyjska w 2010 1,3%, w 2018 1,1%. I Import usług odpowiednio 2% i 1,7% odpowiednio w roku 2010 i 2018, czyli gdzieś pomiędzy rokiem 2010 i 2018, rosyjska gospodarka zmniejszyła swój udział w globalnej wymianie handlowej towarami i usługami. Co oczywiście przekłada się na całą masę kolejnych czynników, takich jak na przykład realne dochody ludności. A co, proszę Państwa, właśnie z tą ludnością? Bo przypomnijmy, że Władimir Putin za swój cel konsekwentnie od lat stawia walkę o demografię Federacji Rosyjskiej. On cały czas podkreśla, nawet w tym roku ogłosił, że rok 2024 to rok rodziny, cały czas mówi o tym, że muszą dbać o to, żeby Rosjan się rodziło jak najwięcej, żeby ich było wielu, żeby Rosjanom się dobrze żyło, żeby oni zaludniali te wielkie przestrzenie, których na dodatek, jak się wydaje, ciągle jest im mało, no bo próbują podbijać kolejne. Tutaj mamy liczbę ludności i zobaczcie, tu widać efekt Krymu, ale nie w formie spadku, tu mamy efekt skoku. Od 2014 do 2015 liczba ludności w Federacji Rosyjskiej znacząco wzrosła. Wynika to oczywiście z prostego faktu, że Rosjanie przyłączając Krym po prostu ukradli Ukrainie część ludności. Wydano rosyjskie paszporty i wpisano ich do statystyk jako Rosjan. I tutaj widzimy ten skok jako bardzo ostry, ponieważ ta, ten wykres jest tak wyskalowany, że punktem dolnym są 142 miliony, a punktem górnym skali 149 milionów. Krym liczył sobie około 2 milionów mieszkańców, plus jeszcze paszporty wydane w tzw. DNR, LNR. Oczywiście tu jeszcze na tym etapie Rosja miała. Dodatnie saldo, jeśli chodzi o migrację, teraz ta sytuacja po prostu spada. Jeśli chodzi o to, ilu migrantów osiedla się w Rosji, wynika to w dużej mierze z problemów gospodarki, z upadku ceny rubla na światowych giełdach, bo skoro nie da się dużo w Rosji zarobić, bo rubel jest mało warty, to mniej ludzi przyjeżdża. Pytanie brzmi, czy faktycznie efekt Krymu poprawił demografię w Rosji? Tutaj mamy koeficent sumarycznej dzietności lata 88-2016. Usunę się z tego obrazka. Tutaj mamy rok 2014. Na zielono mamy ludność wiejską, na niebiesko całą ludność, a na czerwono ludność miejską. Tu widzimy, że nam wyraźnie spadło wśród ludności wiejskiej, a jeśli chodzi o ludność Całą, to obserwujemy pewną stagnację. Ale tu dane się szybko kończą w roku 2016, więc warto by poszukać dalej. Tutaj mamy dzietność w Rosji na 1000 mieszkańców i popatrzmy sobie od 2000 roku do 2020, gdzie były wyniki najlepsze. W roku 2012, 2013, 2014 obserwujemy poziom 13,3. A już w roku 2016 129, potem 2018 10 i9, 9,8%, i 8, czyli wynik mniej więcej na poziomie roku 2003, tutaj w 2002 mamy 9.7 i później trochę rosło. Ale tu jest znowu tylko do 2020 roku. Ta tabelka nas zabiera, a teraz wiemy, że w wyniku najpierw COVIDu. Później działań bojowych, ta dzietność w Rosji spadła do poziomów niewidzianych od dziesięcioleci. Mówię o niskich poziomach niewidzianych od dziesięcioleci, więc tego celu Federacja Rosyjska także nie osiągnęła. Tu z kolei mamy bardzo ciekawy wykres. Tu jest, proszę Państwa, porównanie prognozy jeszcze radzieckiej z realnym. Rozwojem sytuacji. Tu mamy rok 90., 1990, i ta zielona, kreskowana, przerywana linia pokazuje, jak sobie demografowie radzieccy wyobrażali, że będzie wyglądała przyszłość Rosji. Tutaj oczywiście trzeba rozdzielić Rosję od Związku Radzieckiego jeśli byśmy liczyli tutaj cały Związek Radziecki, to on by miał w roku 1990 znacznie większą populację niż 147 milionów 700 tysięcy osób, to dotyczyło tylko tej radzieckiej federalnej republiki. Więc oni zakładali, że w roku 2020 2021 nawet o dokładnie tak zakładali, że będą mieli, proszę Państwa, 169 milionów 400 tysięcy ludności. W tej chwili mamy mm, według danych Rostatu razem z Krymem 145 milionów 600 tysięcy. Czyli już zacznijmy od tego, że ta liczba jest mniejsza niż ta liczba w momencie rozpadu Związku Radzieckiego. I to jest liczba uwzględniająca Krym, czyli te około dwóch milionów mieszkańców. Ludzi, którzy zostali wciągnięci do statystyk w Donbasie, ludzi, którzy zostali wciągnięci do statystyk z Abchazji na przykład, to też miało miejsce po drodze, choć to nie był jakiś wielki. Mm, Dodatek do tej demografii rosyjskiej, ale jeszcze, proszę Państwa, mieliśmy tu migrację. Rosja przez ten czas była atrakcyjnym kierunkiem migracyjnym dla ludzi z państw kaukaskich i środkowoazjatyckich, którzy przyjeżdżali do centrum dawnego imperium zarabiać pieniądze. Znali język Rosja radziła sobie lepiej niż na przykład Kirgistan czy Uzbekistan przez lata, i byli w stanie po prostu ludzie stamtąd w Rosji zarobić więcej. Przyjeżdżali, osiedlali się, zakładali rodziny. Więc tutaj po odjęciu tego, tego czynnika migracyjnego 10,5 miliona ludzi, wynika, że w Rosji bez migrantów, bez Krymu i tak dalej mielibyśmy 132 miliony 600 tysięcy ludzi. Czyli no jakieś 15 milionów mniej niż na koniec Związku Radzieckiego. Dużo poniżej prognozy. Ten, te braki w stosunku do prognozy, proszę Państwa, to już by było w takim wypadku bliżej 30 milionów, ale uwzględniając migrację. To jest, proszę Państwa, około 26 milionów ludzi, których brakuje w stosunku do prognoz demograficznych z czasów radzieckich. Oczywiście można uznać, że te prognozy radzieckie były niewłaściwe, że się po prostu pomylili z przyczyn obiektywnych, ale tutaj widzimy, że jeśli Władimir Putin deklaruje, że chciał rozwijać demografię kraju, go zaludniać, zwiększać liczbę Rosjan, no to widzimy, że ponosi w tej kwestii porażkę, a dodatkowo mówimy tutaj o roku 2021, nie trzecim czy czwartym. W tej chwili obserwujemy faktyczną demograficzną katastrofę na skalę niewidzianą od czasów II wojny światowej. To jest gigantyczna skala, i tutaj warto powiedzieć, że w czasach II wojny światowej oczywiście straty ludzkie były większe, jednak także dzietność była wyższa, więc było łatwiej nadrobić te straty w sytuacji, w której rodziny wielodzietne były normą, a w tej chwili rodziny wielodzietne w Rosji, podobnie jak w wielu innych miejscach na świecie, w tym w, w, tym w Polsce, są dużą rzadkością. Więc w tej chwili po prostu te straty mają większe znaczenie dla przyszłej demografii Rosji. Dodatkowo represje polityczne, sytuacja gospodarcza, niestabilność, wojna to wszystko wygania z Rosji ludzi, którzy mają kompetencje ludzi, którzy byli w stanie pieniądze zarobić, byli w stanie znaleźć pracę poza granicami Rosji. Jednocześnie wyciągają oni z kraju na wojnę ludzi, którzy być może nie mają kompetencji naukowych, twórczych czy intelektualnych, ale są energiczni i gotowi do działania, którzy po prostu swoją chęć do działania. Skierowali w złym kierunku, w stronę frontu zbrodniczej wojny, ale to też są ludzie, którzy giną, którzy mogliby być kierownikami, przedsiębiorcami, którzy mogliby swój potencjał, swoją energię zużyć dla dobra kraju. A w tym czasie po prostu obserwujemy kolejny, nie pierwszy um, potencjalny zaczyn nadchodzącej demograficznej rosyjskiej katastrofy. I to będzie miało wpływ na ten kraj. I możecie powiedzieć, no dobra, ale były wcześniej katastrofy w Afganistanie, w Czeczenii, II Wojna światowa, a Rosja jakoś sobie dalej żyje. No jakoś sobie żyje, tylko to, proszę Państwa, że rosyjska nauka nie jest innowacyjna. Tam są niegłupi ludzie, tylko po prostu tych innowacji nie są w stanie wprowadzić na rynek, nie są w stanie się z nimi przebić i jest ich stosunkowo mało w porównaniu do liczby ludności. To, że ich edukacja bardzo silnie kuleje, to, że są gospodarką surowcową, opartą na eksporcie prostych towarów, surowców takich jak produkty rolnicze, jak ropa naftowa, gaz. Produkty leśne, w tym w dużej części nieprzetworzone, mrożona ryba, no, prosta produkcja prostej gospodarki. To, że ich uzbrojenie odstaje poziomem technicznym od krajów zachodnich, to, że ich infrastruktura się powoli rozpada. To wszystko są zapóźnienia wynikające z tamtych demograficznych, ludzkich katastrof poprzednich dziesięcioleci. I w tej chwili obserwujemy po prostu pra źródło kolejnych katastrof, które na dodatek prawdopodobnie mogą się kumulować z tymi, które już w tej chwili obserwujemy. I mamy jeszcze tutaj jedną ciekawą statystykę, budowę mieszkań. Tu jest dokładnie wprowadzenie do eksploatacji powierzchni mieszkalnej. I widzimy tutaj, że po roku 2014 nastąpił rok 2015, który jeszcze był niezły, i później zaczynamy obserwować spadek. Rok 2016, 2017 i 2018, każdy z nich był coraz gorszy w porównaniu do poprzedniego, a później od roku 2019 mamy wzrost. Ale czytamy dalej. Wprowadzanie mieszkań z kategorii IZS, to są takie nazwijmy to prywatne inwestycje mieszkalne, jest skrajnie nieprzezroczystym, niemożliwym do skontrolowania wskaźnikiem. Sam fakt wprowadzenia indywidualnego domu do eksploatacji często rozchodzi się, jeśli chodzi o termin, z faktycznym ukończeniem. Robót budowlanych i rozpoczęciem eksploatacji. Tradycyjnie właściciele nie zawsze śpieszyli się z tym procesem, ale w ostatnim czasie pojawiły się nowe warunki, dlatego żeby wyprowadzać z cienia dawno zbudowane budynki. W roku 2019 pojawiła się możliwość oddania do eksploatacji domów wybudowanych na działkach dla yy, działalności ogrodniczej. Z, odpowiednią, z, odpowiednią, z odpowiednim meldunkiem w tych budynkach. Tym zaczęli aktywnie, to zaczęli aktywnie wykorzystywać jeszcze w roku 2020 w 2021 ta praktyka się rozszerzyła. Zrozumiałym jest, że żadnego budowlanego boomu mm, nie było. Po prostu właściciele wprowadzili oficjalnie do eksploatacji i otrzymali prawo własności na obiekty zbudowane wiele lat temu. Czyli widzimy, że także jeśli chodzi o budownictwo, tutaj rok 2014 przyniósł problemy. Oczywiście można by podobnych przypadków mnożyć, dałoby się też znaleźć wskaźniki, które pokazywały po roku 2014 dalszy wzrost w na przykład konkretnych Mm, tam konkretnych towarach, jeśli chodzi o ich produkcję czy eksport. Natomiast widzimy, że ogólnie po roku 2014 dochody ludności, PKB na mieszkańca, eksport i import to wszystko po prostu mm, osiadło. Użyjmy w ten sposób y, ładnego słowa, bez przeklinania po prostu widać było, że efekt Krymu na ogół sytuacji w Rosji był negatywny, a w tej chwili możemy się spodziewać, że po tym um, burzliwym 2020 roku, kiedy Rosja faktycznie wiele zarobiła na ropie naftowej, będziemy obserwować dalsze spadki na wielu różnych płaszczyznach. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że dla wielu ludzi, którzy tak jak ja uwielbiają czytać statystyki, to będzie fascynująca lektura przez lata. Natomiast jest to dla nas także pouczenie, że działanie metodami XX wieku i wyznaczanie celów w stylu XIX wieku w tej chwili już po prostu nie działa. Dedykuję ten odcinek wszystkim tym, którzy wciąż z jakiegoś powodu Władimira Putina uważają za wybitnego wodza, wybitnego stratega, który prowadzi swój naród od sukcesu do sukcesu. A mam nadzieję, że tacy ludzie się już w tym momencie nie ostali, ale przez wiele czasu takich ludzi obserwowałem. Myślę, że wszyscy powinniśmy sobie już zdać sprawę, że ten człowiek po prostu. Choć jeszcze tego tak dobrze nie widać, przegrał przyszłość tego kraju w karty i po prostu rozpaczliwie nie chce się do tego przyznać. Dziękuję pięknie wszystkim, którzy wspierają i Pułk Kalinowskiego i mnie osobiście. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.